Julia Pietrucha, która miała szczęście, nieszczęście, szczęście w losowaniu. Bardzo duże szczęście. Czyli Cleo i Donatan, ale właściwie tylko Cleo, no bo Donatan jest tym, tą szarą eminencją. Będzie też Donatan na scenie. Będzie Donatan? Tak, tak. Ojej. Piosenka, rzecz jasna. No my, fajnie, Słowianie, tak, no. My Słowianie. My 40 milionów odsłon. 40 milionów, tak. Mogłabyś być naszym towarem eksportowym, taką Słowianką jak z tej piosenki, co? Patrząc na to, że mam chłopaka pochodzenia amerykańskiego, to niestety... Coś ty... Coś masz wie... rację! Ty jesteś żywym towarem, dowodem! Tak? Jak szły przygotowania? Jest. Wiesz co, no, Cleo to taka, o niej się mówi, że to dziewczyna o słowiańskiej urodzie i wdzięku i o czarnym głosie. Dobra? Mhm. Szeroko, nie? Nie, chyba ludowo ręce, no właśnie, takie. Troszkę jest taka tutaj, wiesz, no trochę tymi ramionkami. Dobrze, widzę, że już ją oglądałaś. No jak? Masz ją. Przesadzaj z żabą, z kermitem, aż zzieleniejesz, dobra? Mamy coś, czego nie ma nikt inny. Cenimy ten naturalny kształt. Dobra, to nie przerysowane za bardzo? Na razie przerysowujmy, na razie jest dobrze. Dobra, my na swojskie śmietanie. To jest ta koleńska krew, to jest nasz urol i wdzięk. Czyli czym poruszać? Co mama w genach dała? Nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, o co jej chodzi w tej piosence. W ogóle ja nie też rozumiem. To chyba chodzi o intelekt. O rozum. A, o rozum. A, i za to cię ten Amerykanin pokochał. To na pewno. Będą na scenie podobne, jak nie piękniejsze kobiety do tej z teledysku. Słowianki. Zobaczmy to. Nie ma lepszych od naszych Słowianek. Ten, kto widział i próbował, ten wie. My Słowianie wtedy jak nasze na nas działa. Lubimy jak poruszasz tym, co mama w tenach dała. To jest ta gorąca krew. Z jednej strony Cleo śpiewa o pięknych Słowiankach, o ich zaletach, a z drugiej strony jest to tak troszeczkę taki Polish English, prawda? Ja nie wiem, czy Polka się... w Ameryce, tak. Tak, to, coś takiego jest. O, góralka z Chicago. Góralka, bo ona nie śpiewa na przykład gorąca krew, tylko co śpiewa? Krew! To jest piękne. Najlepsze jazd. Ja sobie spisałem tutaj, żeby nie było. Najlepsze jazd. Miałaś sobie to przerobić w głowie jakoś? No to jest właśnie cała esencja jej i tego utworu. I tego specyficznego sposobu śpiewania. Bardzo się cieszę, że zobaczymy słowiańską krew wdzięki. Dziękuję. No to w takim razie poruszaj, czym mama w genach dała. 40 milionów ludzi obejrzało ten teledysk na YouTubie, a teraz pewnie będzie kolejnych 10, bo Julia Pietrucha stanie się Cleo. Thank you.
Pozwól, moja droga Słowianeczko. Proszę państwa, zauważcie, ile tutaj elementów. I Rubik. Kwiatuszku. Znaczy w ogóle przede wszystkim wypas. No bo wiesz, masło ubite, piana jest. Po prostu wiejskie jaja, czyli właśnie wypas, krowy, mleko, te sprawy. Seksowny folklor. Natomiast wiesz co, jeśli chodzi o konkrety, no to bardzo fajnie, uchwyciłaś po prostu to, chociaż ja mam wrażenie, że Cleo sama w sobie nie jest bardzo charakterystyczna, jak tylko patrzysz na przykład na twarz. I w związku z tym uważam, że bardzo fajnie, że pomogli ci Agnieszka Hekiert i Krzysio Adamski, bo wiesz, no po prostu jednak te gesty, to najwięcej dało, wiesz, to, że po prostu uchwyciłaś ten taniec. Ale również charakteryzacja, nosek. Tak, ale nie, ale wiesz co, a oprócz tego to uważam, ja wiem, że Cleo ma gigantyczny sukces, ale mnie się Julka bardziej podoba. Mnie też, dziękuję bardzo. Mniejsze. DJ Adamus. Znaczy, ja powiem brutalnie, nie mogę powiedzieć, że mi się bardziej podobało, bo Asia, która ukrywa się pod pseudonim Cleo, pracowała ze mną i jest moją dobrą przyjaciółką. Rozpraszały mnie trzy elementy, które tu się pojawiły, czyli praczka oraz sytuacja za stołem. Ale wracając do setna generalnie. Ten utwór będzie nas reprezentował na Eurowizji i ja jestem z tego dumny, wracając do utworu, że tak naprawdę znaleźliśmy pomysł na Eurowizję, która jest różnymi sposobami różnie oceniana. Ale wracając też do Julii, bardzo mi się podobało. Małgosiu. Ja tu się, mimo to, że nie znam kolegów Adamusa, którzy zrobili to dzieło, to... Gosiu, ale w najbliższy weekend zapraszam, możesz wszystkich poznać. W najbliższy weekend oglądam twoja twarz, brzmi znajomo i nie mam czasu. To możemy u mnie. Tak. Ja przepraszam, jak tu się narażę swojemu środowisku, że coś takiego mi się podoba. Podoba mi się i cieszę się, że to będzie na Eurowizji, bo jest nasze, co mama dała i pokażemy. Bardzo ładnie. Piękne nogi masz stosunkowo za długie do, że tak powiem, tego... Ale to jest akurat atut. No to właśnie zależy, jak na to spojrzeć. Ładne. Nie zazdrość, proszę cię. I bardzo jesteś podobna głosowo. Właśnie, właśnie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak, tutaj plusik. Głosik, plusik. I Paweł. Plus. Proszę. Znaczy, Julia, z tobą się nudzić, po prostu człowiek nie ma prawa. To jest fantastyczna zabawa, to jest świetnie zrobione. A do tego cała ta inscenizacja to jest taki bardzo piękny przykład edukacyjny, bym powiedział. I to ciasto, które tam się miesi, i to masło, które tam nam się maśli po prostu. No co ci będę mówił? Pysznie. Pyszna Julia Pietrucha jako Cleo.